Gowornik musi skończyć ze swymi intymnościami, bo o to idzie Olafowa, której Lucjan tak dawno nie widział, a którą tak lubi. Olafowa jest żoną przyjaciela ich wszystkich, Jana Kacewa. Kacew zawsze krzątał się koło czegoś, lecz nikt nie wiedział, jakie jest jego właściwe zajęcie. Nie wiadomo też, dlaczego nazywano go Olafem. Ona jest drobną, Bladą osóbką o króczych włosach zaczesanych za uszy. Ma zawsze humor i śmieje się, kiedy mówi o swoich kłopotach. Kiedy się do niej mówi, słucha uważnie, patrząc w oczy i jej delikatny umysł pojmuje wszystko doskonale. Niełatwo to obcować z czeredą piszących młodzików, mających zawsze tonny fantazji na podorędziu. Luciana łączy z nią przyjaźń specjalna. Zrozumienie wzajemne. Po tak długim niewidzeniu witają się gorąco i patrzą sobie w oczy. Olafowa podziwia wspaniały wygląd Luciana. Jest pan tak opalony. W mieście o tej porze roku robi to wrażenie. A jak się pan czuje, panie ludzku? Chyba już dobrze. Tak. Lucjan czuje się dobrze. Jako tako. Ożywili się. Słuchają opowiadania Zygmunta, który razem z B miał niedawno sprawę w sądzie grockim o jazdę na gapę. Pamiętacie, jakieśmy to jechali na wieczór autorski do Otwocka? Przez omyłkę wsiedliśmy do innego pociągu. Oczywiście konduktor żąda pieniędzy za przejazd, a gdy odmawiamy, bo nie mamy, zabiera nas na stację i tam protokół. A no, zapomnieliśmy o całej sprawie, aż tu wezwanie. Spotykam w sądzie B, wniosły pełen godności przechadza się po poczekalni. Wiecie o tym, żeby, od czasu jak się odłączył od nas, studiuje prawo. Moja poezja nie zginie, a nabędę piękną specjalność. Od czasu tej kolei nie widziałem go. Kołnierzyk taki czyściutki, włoski, ufryzowany. Mówi, trzeba pokazać temu tam, wskazał na drzwi sądowe, żeśmy nie w ciemię bici. Chociaż ty nie posiadasz wykształcenia prawnego, no ale ja już będę wiedział, czym go zmyć. Wołają nas tam. Od razu powiadam, że owszem, należy się, sędzia każe bulić 15 zł w porządku. Płacę. Kolej na B. Sędzia zwraca się do niego, pewien, że wszystko pójdzie gładko, tak jak ze mną. Sędzia. Grzywna za jazdę bez biletu, płaci pan 15 zł i 18 groszy. B. – Przepraszam, wysokiego sądu, bilet miałem. Sędzia dopiero teraz spojrzał na B. – Co pan mówi, panie? – Że miałem bilet, tylko w inną stronę. – Sędzia, że pan miał bilet, tylko w inną stronę, ale w tę, w którą pan jechał, biletu pan nie miał. No więc w porządku, płaci pan piętnaście złotych i osiemnaście groszy za jazdę bez biletu. B. Tak proszę, Wysokiego Sądu, ale wtedy zaszła omyłka. Wsiadłem z moim tu kolegą, który zapłacił już swoją grzywnę, do innego pociągu. Bilet miałem przecież wykupiony do innej stacji. Czyli, że niewygodnie byłoby mi nawet jechać gdzie indziej, czyli, że już się omyliłem na swoją niekorzyść, więc nie powinno się mnie pociągać. Sędzia. Trudno, mój panie, skoro pan już naraził się na niepożądaną jazdę w inną stronę, musisz pan za nią zapłacić. Ja pana doskonale pojmuję, owszem, pan jest poszkodowany, lecz jest to winą pańskiego roztargnienia i państwo tych rzeczy nie może brać pod uwagę. Kodeks, rozumie pan? Wszyscy by sobie jeździli bez biletu, a potem wyjmowali bilet za pięćdziesiąt groszy do najbliższej stacji w innym kierunku i mówili: Padłem ofiarą omyłki. Ale byliby na miejscu. B. Proszę pana sędziego, ja bym nigdy tak nie powiedział. Jestem studentem prawa i mam honor. Nie po to tu przyszedłem, by mnie niesprawiedliwie sądzono i jeszcze w dodatku obrażano. Pan sędzia korzysta z przywilejów swego urzędu i czyni jakieś przypowiastki w stosunku do mnie, ubogiego studenta, który poświęcił się nauce. Na to sędzia podniósł się z krzesła i dalejże płaczliwym, jak Boga kocham, głosem: Ależ, panie drogi, zrozum pan na miłość Boską, że nie chciałem pana urazić. Doprawdy nie miałem tej chęci, po prostu pragnąłem pana tylko przekonać, że nie ma pan słuszności. B, patetycznie. Więc jakże to? iż posądzono mnie o działanie na szkodę państwa, mam płacić? Więc nie tylko pieniężnie, ale i na honorze będę pokrzywdzony? Sędzia. A cóż ja poradzę? Drogutki panie. Postępuję w myśl przepisów, spełniam swój obowiązek. Naprawdę, jako prywatny człowiek, rozumiem, że jest pan niewinny, ale prawo, 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 panie. B. A więc dobrze. Ile się należy? Sędzia, proszę was, znowuż usiadł i urzędowym tonem za jazdę bez biletu w dniu tego, to, a tego tytułem grzywny pobiera się od pana Mieczysława B. złotych piętnaście osiemnaście groszy. B. Płacę tę sumę i odchodzę w poczuciu, iż osądzono mnie niesprawiedliwie. Powiedział jeszcze do widzenia i odchodzi dumnym krokiem. Na to sędzia zrywa się, wraca go z połowy drogi i zaczyna się tłumaczyć: Panie, zatrzymaj się pan. No tak, osądzono pana niesprawiedliwie, ale przecież przepisy. No, no, czyż mam za pana sam zapłacić? Rozumie pan, pensja moja jest tak niewielka, doprawdy przykro mi bardzo. Na to by. Tak, prawo nasze chroma. Lecz łagodzi mi tę gorzką prawdę myśl, że stróż jego posiada serce. Żegnam pana. Panie sędzio, oby prawo było takie jak pan. Godny zostawił rozrzewnionego sędziego na środku sali, po czym gdyśmy się znaleźli na ulicy, mówi do mnie. Oto jak trzeba z nimi postępować ja do niego no ale zapłaciłeś. On zapłaciłem ale jak? Nie mówiliśmy nic i takżeśmy się pożegnali. Nie wiem, który z nich był głupszy. Sędzia czy B? Ja skorzystałem na tym dużo. Ryczałem ze śmiechu, patrząc na tę walkę rozsądku z obowiązkowością w sercu tego poczciwego urzędnika. Dale ten B to idiota. On nie jest taki idiota, skoro rzucił wiersze i wziął się za prawo. Lepiej, że będzie głupim adwokatem, aniżeli marnym poetą, na co się zanosiło. Można być dobrym adwokatem i niezłym poetą. Mój Lucjanie powiedział Turkowski. To już jest kwestia tylko talentu. Olafowa odezwała się swoim cichym głosem. Wszystko ma swoje kwestie. Zygmunt siedzi w kapeluszu i pije wodę z butelki. Drażni to bardzo Lucjana. Ale ma jeszcze na myśli opowiadanie z sądu. Ten B przepadał za Dostojewskim i to go zgubiło, a teraz poszedł na prawo. <grym> Lucjan nie mógł pójść na prawo, bo nie miał matury. Pozostało mu tylko pisanie tej prozy, ale o czymże to myśli? Ci tutaj siedzą i gawędzą o byle czym. Lucjan wcale nie ma wrażenia, że ich nie widział pół roku. Wszystko jest tak, jakby się wczoraj z nimi pożegnał. Gowornik mówi swój wiersz. Olafowa jest inteligentna osoba. Turkowski marzy o sławie. Stukonis też, tylko o innej. Takiej, że niby z proletariatu, a geniusz. Że ma prawo pić wodę sodową z butelki, bo nie ma żadnych tam przesądów. Jest taki, jaki jest. Gowornik nie marzy o sławie. Jest przecież pewien, że ją ma. Pławi się w niej. A Lucjan... Ten ma same zmartwienia jest chory też chciałby być wielkim człowiekiem ale wie że nim nigdy nie będzie i to go martwi jest leniwy i o pracy może tylko myśleć nigdy nic nie zrobi pisze same głupstwa i przed czymś poważnym ma strach po prostu boi się usiąść i zacząć tak myśli Lucian i pociesza się, że jak będzie starszy, to może zmądrzeje i weźmie się za normalną pracę, tak jak większość ludzi. Kadio Vermel wita Luciana. W całej swej postaci ma patos, a w oczach jego błyszczy kultura, odwieczna kultura Żydów. Zaśmiewając się, opowiada o nędzy, jaka go obecnie trapi. Mieszka gdzieś na rybakach siedem osób w jednym pokoju. Jest tam młody ślusarz, który zatruwa życie małżeństwu. Ci dwoje niedawno się pobrali i urządzają takie hałasy po nocach, że spać nie można, zupełnia koty. No ślusarz ma rację. Nie bardzo miło jest być świadkiem cudzych rozkoszy, zwłaszcza w nocy. Spać trzeba, ale niedługo się ociepli będą mieli trawniki, żebym miał się chociaż gdzie myć. Jest tam taka maleńka, gliniana miska, ale widzisz, ja nie znoszę zimnej wody, po prostu nie mogę się do tego przyzwyczaić. No a tam nie ma nigdy ciepłej wody w zapasie, tyle tylko co na herbatę. Nie, no, w nocy nie jest zimno, za wiele ciał. Dostałem niedawno powieść szeryffa do tłumaczenia na polski. Musiałem zwrócić, nie mam gdzie pracować. Lucyan słucha z uśmiechem. Nie jest mu to obce. Ale Wermel zna doskonale język grecki, mówi i pisze zarówno dobrze w angielskim i francuskim, jest doskonałym poetą i ma dwadzieścia lat. Wszystko to nie daje mu trzech obiadów na tydzień. I trudno jest go kochać czule, bo podczas recytowania godzinami Homera w oryginale cuchnie nie do zniesienia. W kawiarni tłoczą się, powietrze okropne. Lucjan proponuje powrót do domu. Żegnają się i wychodzą. Chwilę milczą, wreszcie Lucjan mówi: Czy nie uważasz, że mimo naszej młodości jesteśmy ponurzy? Zgorzkniali i stale brak nam humoru? Kiedy się was nie widzi czas dłuższy, można to łatwiej zaobserwować. A gdzie jest ta nasza wiośnianość? I nie wiem, czy złożyć to na karb naszych usposobień artystycznych, wczesnej dojrzałości umysłowej, czy też na nasze ciężkie dzieciństwo. Jesteśmy przecież dziećmi wojny. To nie jest powiedziane, odpowiada Zygmunt, że młodość ma być taka radosna. W młodości przecież szukamy dróg, obieramy sobie cel życia, stoimy przed tym, co nas czeka. Targa na nami niepokój i trema przed wyjściem na tę wielką scenę. No, a kiedy ma się już te artystyczne zamiary, to jeszcze bardziej się nękamy. Bo nuż cię los oszukał i nie masz talentu? Tymczasem społeczeństwo patrzy na cię, jak na darmo zjada. Puh, nie znoszę tego słowa. Jeśli już jesz, to musiałeś się o to postarać, to już nie za darmo. Nie ta młodość, młodość. Nadużywa się tego słowa. Ta młodość nie jest wcale najpiękniejszym okresem życia, może raczej najważniejszym, da, da dupy z tą niemożnością określenia samego siebie. Jesteśmy jak chorągiewki na dachu. Widzisz, ale jednak my jesteśmy specjalnie nieprzyjemnie ponurzy. A dlaczego my tak pijemy? Nie robi się tego z młodzieńczą swadą, z nadmiaru energii lub fantazji, a od po prostu z nudy, żeby się rozerwać. My nie powinniśmy się nudzić. To jest bardzo, bardzo źle. Gdzież jest ten nasz kulturalny ogień twórczy? Zalewamy się jak stare, wygasłe dziadygi, a przy tym my nic nie robimy. A cóż to upioruna znaczy nic nie robimy? Czy literatura to jest szewstwo? Bierzesz się codziennie do roboty i kwita? Masz 21 lat. Ja o dwa więcej. Co? Wyrobnictwo? My się musimy dopiero przygotować do pisania. Powiadają, że jesteśmy bandą leniuchów. Dobrze. Napiszę, byle jak. Nieprzemyślane gówno i powiedzą, że jestem grafomanem. A może i tak jestem. Nie mówmy o tym. Idź na górę, ja muszę wykupić buty od szewca. Tam. Zelówki mi robi. Lucian czekał na schodach, bo w mieszkaniu nie było nikogo. Zygmunt miał klucz przy sobie. Nie, on nie miał racji. Sztukę trzeba od razu uchwycić za łeb. Nie ma sensu czekać na natchnienie. Pracować, pracować. Sam talent nie wystarczy. Po chwili przyszedł Zygmunt i weszli do środka. Usiedli na otomanie, ale już nic nie mówili. Lucjan położył się na łóżku w Alkowie. Opanowało go bezmierne znudzenie. Długo patrzył na pajęczynę w kącie sufitu. Potem obrócił się na bok i usnął. Obudził się z tępym bólem w tyle głowy. Był zmęczony i czoło miał gorące. Uszu jego dochodziły z daleka jakby głosy ludzkie. W Alkowie było ciemno, tylko na środek padało światło spokoju. Chciał się obrócić na drugi bok, kiedy usłyszał słowa takich to tylko bić w mordę. Na to ponury męski głos po mordzie, to tylko takich bić jak pan wrogów masy. Lud dosyć już pani stukonisowa, ja nie pozwolę by taki smarkacz mi obrażał mnie studenta psia krew, bo wam tu wszystkie graty porozbijam. Stał na środku pokoju bez marynarki i krzyczał. Lucjan nie widział jego twarzy. Z kuchni wyszła szczupła czterdziestoletnia kobieta i powiedziała wolno nosowym głosem. ciek jak się nie będziesz liczył, to cię wyrzucę na pysk. Idź tam do swoich komunistów, obrażaj. Panie Juśku, mówiłam, żeby się pan z tym draniem nie zadawał. On jest głupi absolutnie. Student odwrócił się do kobiety. Miał dużą, po chłopsku przystojną twarz z czarnymi wąsikami pod nosem. Na głowie jego falowały ufryzowane włosy, a oczy wyrażały tak bezmierną głupotę, że Lucjana dopiero teraz zdziwiły poprzednie pełne energii i słowa. Patrzył na nią czerwony i zmieszany, po czym wziął książkę i usiadł przy biurku. Lucjan wstał. Na łóżku, którego poprzednio nie było, leżał Zygmunt. Powiedział: Poznaj się z moją matką. Obudzili cię, co? Lucjan ucałował jej zniszczoną przez pracę rękę, uśmiechnęła się, pokazując zepsute zęby. A to pan! Wstawiłam panu łóżko. Zygmunt, wstawaj no, może się pan herbaty napije, to zaraz zagrzeje. Lucjan podziękował. Wszedł do pokoju i przedstawił się studentowi. Ten uśmiechnął się głupawo, patrząc na Lucjana z fałszywą uprzejmością. Koło etażerki stał dziewiętnastoletni może chłopak o wąskich, małych oczach, błyszczących fanatycznie. Był to Mieciek, brat Zygmunta. Krępy i nieforemny, z wielkim tułowiem, na krótkich nogach i dużą głową z odstającymi uszami. Jego oczy były skośne i przymrużone, jak uprosięcia. Tkwiły blisko siebie osadzone nad kopytkowatym nosem. Podał ciężko wilgotną, ciepłą rękę Lucjanowi i zaraz obrócił się tyłem. Lucjan zwrócił się do studenta. Czy nie będzie panu przeszkadzała moja osoba w tym domu? Student zrobił zdziwioną minę i wybuchnął głośnym śmiechem. Potem powiedział, niech pij pan lepiej ze mnie. Nie zwracaj uwagi na tego błazna, powiedział Zygmunt. Lucjan poczuł głód. Ubrał się i zeszedł na dół. Zjadł kolację w pobliskiej knajpie i wrócił zaraz. Z ulgą spojrzał na posłane łóżko. Rozebrał się i wsunął pod czysto obleczoną kołdrę. Leżał na wznak. W pokoju jeszcze nie spano. Widział studenta pochylonego nad stołem i Miećka siedzącego przy biurku. Zygmunt wyszedł do małej. Stukonisowa krzątała się po kuchni, a z dalszego pokoju słychać było śmiechy kobiece i piski. Lucjan drzemał. W pewnej chwili w pokoju usłyszał głos kobiecy. Otworzył oczy i zobaczył młodą, dość brzydką dziewczynę. Zbliżała się powoli do miećka ze słowami: A spać mi, tasku, nie czytać po nocach. Nachyliła się nad nim i oparła ręce na jego ramionach. Lucyan widział, że chciała jeszcze coś powiedzieć, ale raptem odskoczyła gwałtownie. Teraz powiedziała femitasku jak pan psuje powietrze! Głośny śmiech, wycie jakieś, rozległo się w pokoju. Mieciek i student zataczali się wprost. „Oh, jaka czuła! Ho, 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 Dziewczyna trzasnęła drzwiami. Zmęczenie pokonało zdenerwowanie i Lucjan usnął ciężko.